Co dzisiaj miało miejsce w Żywcu? Podpisanie aktu partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Borziomi a miastem Żywiec. Jest to następne nasze partnerskie miasto, które przybędzie do całego grona miast, które są naszymi partnerami. To jest ogromne wydarzenie, jest to miasto całkowicie odmienne od wielu miast, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie, ale przecież te wszystkie wydarzenia, które były w Gruzji, gdzie Polska stanęła po stronie Gruzji, świadczą o tym, że bardzo dobrze, że mieszkańcy chcą ze sobą współpracować, instytucje, władze samorządowe, że znów poznamy może kawałeczek świata, że oni poznają naszą kulturę. Serdecznie. Jest mi bardzo miło po roku powrócić do wspaniałego Żywca i na dodatek na tak niezwykłe wydarzenie dotyczących naszych dwóch miast, Borziomi i Żywca, jak i podpisanie umowy akta o partnerstwie. Na czym będzie polegała współpraca? Co Żywiec będzie chciał przekazać Borziomi, miasto Borziomi, jego samorządom? Współpraca już trwa. Na przykład Żywiecka Fundacja Rozwoju wspólnie z Urzędem Miasta realizujemy teraz taki program, gdzie po prostu przedstawiamy całą gospodarkę odpadami kolegom i koleżankom z Borziomi. No bo oni tam akurat nie mają wprowadzonego tego całego, wyprowadzonego tego problemu z odpadami. Jest to u nich też ogromna sprawa. Dlatego też my, mając ogromne doświadczenia w tej kwestii, chcemy im to pokazać. Już taki program trwa.